Rzeczywiście mogę z całą mocą potwierdzić to, że właśnie dobry klimat do rozwoju gospodarczego tworzy się poprzez bliską współpracę pomiędzy różnymi szczeblami administracji publicznej, ale też odpowiednia strategia. Strategia, która prowadzi do tego, żeby te różnice do pewnego stopnia przynajmniej jak najszybciej można wyrównywać, tworzyć szanse rozwojowe w miejscach, województwach, powiatach, w których ich nie było do tej pory albo były w nieporównanie mniejszym stopniu. To jest strategia, która jest dla nas jednym z absolutnie podstawowych celów do osiągnięcia celów społeczno-gospodarczych. Ja też niemalże prosto tutaj do Państwa przyjeżdżam z Davos, ze Światowego Forum Ekonomicznego. Ale to forum ekonomiczne staje się coraz bardziej forum, od kilku lat forum społeczno-ekonomicznym. Jednym z wiodących tematów tegorocznego forum była globalizacja. Ale była globalizacja w kontekście specyficznym, w kontekście niwelowania nierówności pomiędzy poszczególnymi państwami, ale w szczególności też w ramach poszczególnych państw, pomiędzy poszczególnymi regionami. I całe sedno planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju to jest właśnie eliminowanie tych nierówności, czy wyrównywanie szans, wzmacnianie potencjału gospodarczego poprzez poszczególne programy, o których tutaj będzie jeszcze na pewno wiele mówił i pan minister Kwieciński, pan minister Adamczyk. Ale gdzieś cała ta architektura inwestycji publicznych, programów rozwojowych, programów społecznych bierze się z odpowiedniego zarządzania nawą państwową, ale też finansami publicznymi i wydatkami rozwojowymi. I chcę Państwu powiedzieć, że była jedna pewna charakterystyczna refleksja, którą warto się podzielić z tegorocznego Davos. Otóż najwyraźniej wraz z siłą polskiej gospodarki i naszymi sukcesami rośnie też znaczenie Polski na arenie międzynarodowej. Widać było to po różnych rozmowach, o które też ja byłem proszony przez innych w odróżnieniu do sytuacji sprzed kilku lat, kiedy to my prosiliśmy o rozmowy z niektórymi przywódcami, przedstawicielami świata biznesu. I to wszystko wiąże się też z poziomem rozwoju gospodarczego i z tym, co udało nam się osiągnąć w zeszłym roku w obszarze budżetowym, i powiem o tym w kontekście samorządowym, w kontekście wpływu na jednostki samorządu terytorialnego. Otóż, Szanowni Państwo, w zeszłym roku mieliśmy rekordowo niski deficyt budżetowy na poziomie około 10 miliardów złotych, być może nawet poniżej 0,5% do PKB. I to jest tylko część tej opowieści, tego znaczenia naszych działań dla samorządowców. Bo zadajmy sobie takie pytanie. Ile było wpływu z tytułu podatku CIT i PIT, albo z samego CIT, dla województw przez 8 lat naszych poprzedników? Otóż ta liczba wynosi zero dla województw, bo dla powiatów, dla gmin ona wynosiła. Łącznie od roku 2008 do 2015 więcej z tytułu podatku PIT i CIT było to o 9,2 miliarda. Przez 7 lat liczę. W przypadku rządów Prawa i Sprawiedliwości do końca 2019 roku będzie to około 20 miliardów. Szanowni Państwo, to jest, licząc, jeszcze zestawiając lata ze sobą porównywalne, to jest 3,5 do 4 razy więcej. 300 do 400% więcej środków wypracował rząd Prawa i Sprawiedliwości dla wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego. To są bezpośrednie korzyści, które samorządy mogą przekładać na programy infrastrukturalne, o których tutaj będzie mowa. Ja tylko wspomnę o tych najważniejszych w domenie
pana ministra Adamczyka, pana ministra Kwiecińskiego. To programy drogowe jak Via Carpatia, rozwój Polski Wschodniej, Via Baltica, Fundusz Dróg Samorządowych. To są przełomowe programy infrastrukturalne. A przez rozwój infrastruktury i drogowej, ale również infrastruktury energetycznej, my kupujemy sobie bilet do rozwoju gospodarczego, który ma nas właśnie zaprowadzić do tego celu, o którym mówił pan prezes. Do dostatniego życia Polaków, bezpiecznego życia Polaków na poziomie europejskim. I szanowni państwo, tutaj to jest właśnie główny nasz cel, żebyśmy wykorzystali to, co udało się osiągnąć na poziomie właśnie polityki fiskalnej, finansowej, budżetowej, inwestycyjnej i przełożyli to razem z wami na poziom samorządów. Dzisiaj rządzimy, współrządzimy w 8 województwach, w ponad 150 powiatach i w bardzo, bardzo wielu gminach. Rządzimy, współrządzimy. To jest wielka szansa i wielkie wyzwanie. O tym wyzwaniu wiążącym się z pokusami władzy mówił już pan prezes przed chwilą. Ja zwracam uwagę na to, że to jest wielkie wyzwanie, a zarazem wielka szansa w perspektywie kilku największych, najbliższych lat w możliwościach rozwojowych. Bo właśnie nasza polityka doprowadziła do tego, że wiele inwestycji wielkich firm polskich, zagranicznych lokuje się już nie tylko w wielkich ośrodkach. Na przykład tutaj jest pan marszałek województwa podkarpackiego, pan Władysław Ortyl wie, ile inwestycji tam przyciągnęliśmy do mniejszych ośrodków, na przykład Rolls-Royce do Ropczyc, czy na Dolnym Śląsku niedawno super nowoczesna, zaawansowana technologicznie fabryka baterii elektrycznych w Jaworze, czy w Działdowie Decor Glass, czy Umicore w Nysie na województwie opolskim, na Opolszczyźnie. To są tylko nieliczne przykłady bardzo wielu inwestycji. Ja za każdym razem, jak rozmawiam z inwestorem w Polsce, tutaj w Davos, w Londynie, gdziekolwiek, to zachęcam przede wszystkim do inwestowania w mniejszych ośrodkach, żeby tam tworzyć miejsca pracy. I temu też służy rozwój infrastruktury informatycznej, czyli światłowody. Światłowody do każdej szkoły, do każdej gminy. Rozwój infrastruktury drogowej, komunikacyjnej. My niedawno mieliśmy z panem ministrem Adamczykiem przyjemność otwierać wyjątkowo udany kongres rozwoju kolei, ale tam rozmawialiśmy również o intermodalności, o strategicznym połączeniu rozwoju kolei, połączeniu kolei z transportem drogowym, transportem rzecznym, czyli po prostu strategiczne spojrzenie na całą Rzeczpospolitą. Szanowni państwo, w ramach programów naszych rozwojowych wspiera też Polski Fundusz Rozwoju w funduszu samorządowym. Wszystko po to, żeby we współpracy z prężnymi, przedsiębiorczymi samorządowcami wypracować te wewnętrzne, endogeniczne potencjały rozwoju i specjalizacje regionalne w każdej gminie, a w szczególności w każdym powiecie, w każdym regionie i subregionie. To w ramach naszej polityki rozwojowej jest nasz cel numer jeden i od tego celu nie odejdziemy. Pamiętamy to hasło z przeszłości, sprzed 5-10 lat, kiedy rozwój gospodarczy miał być polaryzacyjno-dyfuzyjny. Coś tam skapnie z pańskiego stołu i w tych mniejszych ośrodkach miały one również z tego skorzystać. Nasze cele, nasze działania, nasze pieniądze idą za naszą strategią, za naszymi obietnicami. Drogi, przywrócenie na mapę linii kolejowych, o której na pewno będzie mówił pan minister Adamczyk. Jesteśmy w trakcie programu Kolej Plus, gdzie po raz pierwszy już nie zwijamy kolei. Przypomnę, 89 rok, 30 tysięcy linii kolejowych, 30 tysięcy kilometrów linii kolejowych, dzisiaj 19 tysięcy kilometrów linii kolejowych. Odbudowujemy wiele z nich w najbliższych kilku latach, ale też tworzymy nowe połączenia do Nowego Sącza. Pierwsza taka linia kolejowa od 40 lat budowana Podłęże-Piekiełko, za kilka lat
na mapie kolejowej Polski pojawi się zupełnie nowa jakość. I warto też powiedzieć w stulecie, czy jesteśmy w okresie stulecia odzyskania niepodległości i walki o tą niepodległość, więc warto podkreślić, że dopiero w dużym stopniu nasze działania, właśnie Centralny Port Komunikacyjny, właśnie nowe połączenia infrastrukturalne, właśnie te nasze działania przezwyciężają spuściznę porozbiorową. I to też pokazuje ten aspiracyjny charakter naszych działań, działań całej administracji publicznej, bo ja wierzę, że to wszystko odbędzie się w bardzo bliskiej współpracy, szanowni państwo, pomiędzy rządem a samorządami wszystkich szczebli. My jesteśmy dla was po to, żeby wypracowywać odpowiednią politykę na poziomie centralnym, ale też w najbardziej skuteczny sposób współpracować z samorządami dla dobra naszych małych ojczyzn, ale właśnie też przede wszystkim dla dobra naszej wielkiej, wspaniałej ojczyzny, dla dobra Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo.